Manko, witamy wszystkich w trzecim dniu. Co dzisiaj chcemy robić? Dzisiaj w planach mamy zrobienie Barbarian testu. Potem chcemy też zrobić arenę pierwszą. Mateuszowi spodobała się miejscówka tam bankrachu na tombach, więc później zrobimy właśnie sobie taki hundzik na tombach. No i na koniec, z uwagi na to, że dzisiaj 31 grudnia, Sylwester, to taka krótka, mała niespodzianka. No i tam życzenia oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy się za chwilkę przy piciu miodu. Okej, jesteśmy już o Svena. Wzięliśmy misję. No i co, zabieramy się do pracy. No okej. Ja już mam. Nie wiem, jakim cudem to się udało, ale udało mi się za drugim razem. Także ja już mam wykonane. Poczekamy teraz, jak Mateusz sobie też wykona, bo na razie co chwilę zwala go to z nóg. No i co? I będziemy się widzieli u niedźwiedzia. Czyli druga misja. Okej. Znajdujemy się już tutaj u misia. Mamy tą drugą misję, która polega na tym, że trzeba misia uśpić, a potem go przytulić. Więc klikamy. I okej, przytulamy. Quest log updated. Teraz powinien za chwilkę też być. O! Achievement Beer Hugger. Tak, kolejny achievement do kolekcji. I widzimy się za chwilkę koło mamuta. Tam trzeba go leżeć w głowę. Jesteśmy już tutaj przy mamucie. Także robimy kolejną misję. Chyba wypić te trzy całe miotki. Tak? Wiem. Tak, trzy. I te, boom. Okay, you hustle the mammoth. What a fun. Okej. No i co, za chwilę widzimy się u Svena. Znaczy w sumie nie, u Svena oddamy po prostu misję. Widzimy się już na arenie pierwszej. Moi drodzy, jesteśmy już u pana Halvara. Barbarian test zakończony sukcesem. I teraz będziemy robili pierwszą arenę. Piszemy high fight greenhorn, bo robimy pierwszą arenę. Jeden kabierze, yes. Okej. No i co? Lecimy. Okej, arena wykonana, jak widzicie, kolejny achievement, Greenhorn. No i co, idę teraz po nagrodę. Jeśli chodzi o nagrody, ja zawsze standardowo wybieram prezenty, bo w nich są różne właśnie miśki, za pomocą których można potem robić achievementy. No i te całe tabliczki czekolady, które też można wykorzystać w innym queście. Tak, biorę puchar, biorę prezent, no jak widzicie, tutaj akurat jest tabliczka czekolady, świnka, no jakiś tam surprise bug. Także to tyle, teraz ja idę zobaczyć, jak sobie poradzi Mateusz i widzimy się prawdopodobnie już w Ankrachmun na tombie. Okej, moi drodzy, 24 level. Dopiero teraz włączyliśmy nagrywanie, bo chcieliśmy jeszcze pokazać, jak kupujemy czary, ale tak naprawdę kupiliśmy tylko Exure Gran i Exoricon. Więc dopiero teraz właśnie jest level. Wbijemy może dzisiaj 25, 26, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Także co, widzimy się na kolejnym nagraniu już z kolejnego levela. Okej, moi drodzy, kolejny poziom zbliża się wielkimi krokami. Papierku powinien już wlecieć. Także mamy level 25. Od tego momentu możemy już używać Royal Spearów, ale z racji tego, że mamy jeszcze kilka Spearów, to sobie tutaj dokończymy tego hunta. Spróbujemy wbić jeszcze level 26, no i później wspomniana na początku niespodzianka.
to widzimy się na kolejnym levelu. Dobra, moi drodzy, mamy 26 level. Trochę smutna sytuacja, bo właśnie przed chwilą nam padł tutaj Mateusz. Dostał od wampira za 208. Także niestety. Myślę, że za chwilkę po prostu pójdziemy Mateuszowi kupić blesy i może tam dobijemy ten level. Brakuje. Zobaczymy. No, ale jak coś, to cel na dzisiaj jakby jest spełniony. Jeszcze teraz za chwilkę zobaczycie nagranie, jak będziemy oddawali taska u Rottenwooda. Zobaczymy, co z tego taska Lucky Charms się nam poleci. No i później sylwestrowanie spodzianka. Także widzimy się już za moment. Ok, moi drodzy, też standardowo teraz po huncie jeszcze mi się przypomniało. Chcemy wam pokazać oczywiście nasz lot. No, za wiele nam nie spadło, tam Blessed Wooden Stake używaliśmy na wampirach, ale tylko jeden wampir Dust nam spadł. Tam z 200 Swordów i jakichś innych pierdołków też sobie to posprzedawaliśmy, to nam wyszło 2,5 prawie K. No i te resztę śmieci, które tutaj widzicie na ekranie. Także to na tyle, teraz idziemy do Rottenwooda robić taska na Lucky Harmsy. Ok, jesteśmy już u Rottenwooda, zabiliśmy króliczki. Dobyliśmy też te łapki. No i teraz sprawdzimy, co nam wyleciało drugiego dnia razem z Mateuszem. Uwaga, u mnie standardowo 500 GP, jak zwykle. A u Mateusza? No więc właśnie, niestety. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego dnia. Widzimy się za chwilkę w Abdendril. Ok, moi drodzy, jesteśmy już u Abdendril, u pana Ned Nobla. Z uwagi na to, że gdzieś tam jest dzisiaj Sylwester i tak dalej, od kilku dni Ned Noble pojawił się tutaj właśnie w tym mieście i sprzedaje on słowo mi wyciągnąć. Fajerwerki. No więc zrobimy tutaj sobie trzy achievementy, dwa związane z fajerwerkami, a trzeci jeszcze z czapeczką. Także co? Używamy, Mateusz. Raz, dwa, trzy. I mamy achievementik. Ok, teraz jeszcze będzie jeden achievement za 200 razy użycie czapki i 250 razy użycie fajerwerek na ziemi, ale to pokażemy wam tylko końcówkę, jak już używamy tego, jak już po prostu dostajemy achievement. Dobra, moi drodzy, drugi achievement też już mamy, 250 wystrzelane, jak przed chwilą widzieliście. No, troszkę było z tym zabawy, ale myślę, że fajnie wyszło. Teraz jeszcze jeden achievement za używanie czapeczki, także bawcie się dobrze. Dobra, to jedziemy. 3, 4. Ok, moi drodzy, to już trzeci achievement, Party Animal. Także, moi drodzy, podsumowując, co dzisiaj zrobiliśmy. Zrobiliśmy Barbarian Test, pierwszą arenę. Byliśmy na tombie, zrobiliśmy huncik, wbiliśmy trzy poziomy. Oprócz tego wpadł mi M-level, zrobiliśmy 5 achievementów łącznie. No i teraz, moi drodzy, z uwagi na to, że dzisiaj Sylwester, jutro Nowy Rok, chciałbym wam złożyć życzenia. Przede wszystkim życzę wszystkim radości nadchodzącego roku, z każdych wspólnych chwil spędzonych z rodziną, z najbliższymi, perspektyw, jak najlepszych perspektyw w tym nowym roku, abyście zawsze próbowali realizować swoje cele i nie poddawali się, no i żeby ten nowy rok był lepszy niż rok 2017. Mateusz, czy masz coś do dodania? No. Także życzymy wam wszystkiego najlepszego w życiu realnym, jeżeli chodzi o życie typijskie, jak najwięcej pieniążków, jak największego poziomu i czerpania też przyjemności z tej gry pod kątem również RPG. No i co? I widzimy się już niebawem, prawdopodobnie jutro. Zobaczymy, co jeszcze porobimy. Także trzymajcie się, jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was. Piąteczka. Cześć.